Temat, jaki podejmuje, to pedagogika w służbie człowieka czy nowego porządku świata. Przy pierwszym podejściu do tego tematu mogą się rodzić dwa takie skojarzenia. Po pierwsze, pedagogika traktowana jest raczej jako ta dziedzina, która po prostu ma pomóc młodemu człowiekowi prawidłowo się rozwijać. Z drugiej strony, gdy słyszymy o nowym porządku świata, to wydaje nam się, że jest to jakieś zagrożenie wymyślone na użytek czy to publicystyki, czy jakiejś walki polityczno-ideologicznej. Otóż spróbujemy po kolei pewne wątki związane z tak sformułowanym tematem doprecyzować. Otóż są różne pedagogiki, łącznie z antypedagogiką. A ta różnorodność pedagogik wynika stąd, że sama pedagogika, chociaż jako nazwa funkcjonuje jako jedno słowo, może być uwikłana w kontekst różnych i nauk, i jak się okaże również ideologii. Zresztą, czy pedagogika jest nauką? A może to jest wiele nauk, a wtedy pojawia się pytanie, co jest spina, że mówimy, używamy jednego słowa, pedagogika. Jak sięgniemy po różne definicje, na przykład definicja PWN-u, świadoma działalność wychowawcza. Przecież taka definicja już nic nie mówi. Nic nie mówi. A w Wikipedii zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach, formach, organizacji, no wszystko. Wszystko jest, ale nie wiadomo co konkretnie. Bo jeżeli jest to metoda o celach, to jakie są cele? Czyli jesteśmy na poziomie tak zwanego metajęzyka. Ale w języku przedmiotowym nie możemy się dowiedzieć, o co chodzi. Jest też, znalazłem definicję angielską, pedagogika to studium metod nauczania. Nagle na pierwszy plan wysuwają się metody. Ale co, kogo, po co? Nie wiadomo. Nie wiadomo. I wówczas, kiedy okaże się, że w skład pedagogiki wchodzi kilkanaście różnych nauk, no to jesteśmy zupełnie pogubieni. Dlatego, właśnie dlatego, że ta pierwsza intuicja może być tak pozorna w sensie poznawczym, musimy zrekonstruować koncepcję pedagogiki klasycznej. W pewnym skrócie, a potem porównamy ją z tym, co dzieje się współcześnie. Otóż pedagogika klasyczna sięga początkami starożytnej Grecji. Bo tam właśnie powstaje szkoła. W innych cywilizacjach nie było takiej instytucji jak szkoła. Wychowywał dom, a zawód przechodził z ojca na syna, albo jak mówiono, z dziada na dziada. Natomiast szkoły w naszym pojęciu nie było. I teraz, żeby dziecko poszło do szkoły, potrzebny był opiekun, który to dziecko do szkoły zaprowadzi. Dziecko po grecku to jest pais, a agein to prowadzić. Czyli ten, który prowadził dziecko do szkoły, a najczęściej był to służący albo niewolnik, nazywał się pedagogiem. On nie zajmował się wychowaniem tego dziecka. On to dziecko prowadził do miejsca, gdzie właśnie już nauczyciele czekali. W słowniku Lindego, który odnotowuje różne ciekawostki, różne słowa, które nie przyjęły się albo które już zapomnieliśmy, to słowo greckie pedagog było przetłumaczone na polski jako dzieciowódz. Dzieciowódz tylko, czyli ten, który wiedzie dzieci do szkoły. W oparciu o to słowo pojawiają się pojęcie pedagogiki.
paidagogia po grecku, pedagogia łacina i, jeśli chodzi o języki nowożytne, pedagogie po francusku dopiero w 1580 roku. Czyli pedagogika klasyczna to jest ta narastająca synteza pedagogiki greckiej, rzymskiej i chrześcijańskiej. I teraz musimy odsłonić program, bo tu jest klucz. Bo gdy my nie znamy programu i sensu pedagogiki klasycznej, to czytając to, co piszą dzisiaj na ten temat, my nie mamy skali porównawczej. A w związku z tym nie wiemy, my wiemy, co jest, ale nie wiemy, czego nie ma. A jak to wszystko jeszcze się tak wymiesza, pomiesza, tak jak popatrzymy na program klas w szkołach, no to wszystko od sasa do lasa. I dlatego musimy zrekonstruować program edukacji grecki, do którego potem dobudowywano organicznie kolejne elementy. Otóż tym słowem, które skupia w sobie istotę podejścia do pedagogiki, jest paideia. Paideia, czyli integralne wychowanie dziecka na człowieka dorosłego, który posiada te umiejętności, jakie w pełni rozwinięty, wolny i rozumny człowiek powinien posiadać. Bo jak on ma być tylko dzieciowodzem, albo ma być tylko szewcem, to oczywiście po co mu inne dziedziny? Niepotrzebne są. Ale tu patrzymy z perspektywy greckiej, ludzi rozumnych i wolnych. I oni właśnie ten program wymyślili. Paideia to jest wychowanie. Wychowanie do czego? Wychowanie jakie? Otóż były poszczególne etapy liczące się z ludzką naturą i fazami jej rozwoju. Najpierw jako podstawowe wychowanie fizyczne. Były przepiękne palestry. Wychowanie fizyczne. Potem wychowanie artystyczne, muzyka, poezja, literatura. Potem wychowanie moralne. Cztery cnoty kardynalne jako fundament. A potem wychowanie intelektualne. Encyklos paideia. Całościowe wychowanie człowieka. W ramach wychowania intelektualnego mamy siedem sztuk wyzwolonych, które dzieliły się już po łacinie trivium quadrivium. Pierwsze trivium to była kultura słowa, czyli wychowanie człowieka, żeby poznał słowo, potrafił je odczytać, potrafił je wypowiedzieć, potrafił je napisać. Dlatego w trivium była gramatyka jako kultura słowa, od gramma, litera. Potem była retoryka, umiejętność wypowiedzenia się i napisania tego, co się myśli. I wreszcie dialektyka jako umiejętność dyskutowania, krytykowania, pytania. Czyli cała taka biegłość człowieka, który jest nie tylko intelektualnie, ale również werbalnie rozwinięty. Potem dopiero było quadrivium jako kultura liczby. Cztery dziedziny, a więc arytmetyka, geometria, astronomia i muzyka. A potem u Greków było zwieńczenie filozofia, a w chrześcijaństwie teologia. Czyli ten, kto zabierał się za teologię, musiał być porządnie od początku wychowany. Jego intelekt musiał być intelektem człowieka wychowanego. I to miało tak podstawowe znaczenie, że Arystoteles, częstokroć dyskutując z różnymi poglądami, które były właśnie nieprzemyślane, mówił, że tak może twierdzić człowiek niewychowany, apaideusia, niewychowanie, brak wychowania, to już nie tylko wykształcenia, wychowania. I jakie jeszcze wątki musimy tutaj uwzględnić? Mianowicie, że fundamentem odczytywania i bycia w świecie w kulturze greckiej była ta słynna triada,
którą spotykamy u Platona, prawda, dobro i piękno. Co jeszcze było? Jeszcze było równać w górę. Bo co się okazuje, że te założenia szkoły greckiej były dziełem środowiska arystokratycznego, gdzie obowiązywała zasada równania w górę. Nie plebejska, równać w dół, tylko równać w górę. Zawsze coraz wyżej. I te ideały arystokratyczne stały się udziałem wszystkich wolnych Greków, dzięki temu, że pojawił się ustrój demokratyczny. Szkoły rosły. Do tych szkół wkraczali również ci, którzy nie byli Grekami. Stało to się to powszechnym dziedzictwem świata zachodniego. I było takim dziedzictwem właściwie aż do XIX wieku. Bo gdy pod koniec XVIII wieku, gdy wybuchła rewolucja francuska, zamknięto wszystkie szkoły, które między innymi ten ideał zawierały, to wkrótce, już za Napoleona, szkoły zostały przewrócone, ale potem znowu walki. I właściwie tak do końca XIX wieku mamy jeszcze żywy ideał wykształcenia klasycznego. A potem to się rozsypuje. Dzisiaj, jeśli chodzi o Europę Zachodnią, no to właściwie taki typ edukacji w ramach gimnazjum klasycznego jest we Włoszech i w Niemczech. A w Polsce jedna szkoła, która nawiązuje do tej tradycji, której uczniowie właśnie są na tej sali. A więc ciężko to idzie, żeby odzyskać tę formację człowieka zintegrowanego. Bo co się stało? Cała ta wielowiekowa tradycja służyła człowiekowi, żeby jego, jak mówiliśmy często u nas, żeby wychować go na ludzi. No bo jak może człowiek wolny nie umieć mówić, nie umieć pisać, nie umieć dyskutować? No jak? Nie mieć wrażliwości rozwiniętej muzycznej, nie znać najpiękniejszych fragmentów literatury europejskiej i narodowej. No jak może tego nie być? No może nie być, jak tego nie ma w programie, to nie ma. To nie ma. Co się stało? Zamienił się podmiot. Podmiotem przestał być właśnie ten człowiek, któremu trzeba pomóc, żeby się rozwinął. Podmiotem stało się państwo. Już te eksperymenty były oczywiście w czasach greckich. Platon w Utopii eksperymentował z nowym człowiekiem, który żyje dla państwa. No i sami Spartanie żyli dla państwa. Wszystko było podporządkowane państwu, a więc w zasadzie wojnie, żeby walczyć. I to hasło wróciło w czasach nowożytnych. Rewolucja francuska, nastąpiło upaństwowienie szkół, upaństwowienie programów edukacji, upaństwowienie kadry, a dziecko, słynny Danton, czy Danton, jak mówimy po polsku, dziecko należy do państwa. Każde dziecko jest państwowe. I trzeba to dziecko upaństwowić za pomocą edukacji, bo człowiek ma wyrosnąć na oświeconego obywatela i zawodowego specjalistę. I to wszystko. I to wystarczy. To jest właśnie pedagogika oświeceniowa. I kolejna faza, w której my jesteśmy, to jest właśnie nowy porządek świata. Globalizm. Ten globalizm jako nowy porządek świata pojawił się idea wcześniej, już u Wergiliusza. Novus Ordo Seculorum, nowy porządek wieków. Potem Dante pisał, że najlepiej, jeśli będzie jeden światowy imperator. A później w 1990 roku nawiązał do tego prezydent Stanów Zjednoczonych George Bush. New World Order. I globalne instytucje budują utopię,
które mają być realizowane w poszczególnych państwach i w poszczególnych narodach za pomocą systemu finansowania i za pomocą systemu edukacji. To, co ustalane jest wyżej na poziomie globalnym, schodzi następnie do poziomu państwa, które, nie mówiąc o tym, od kogo to bierze, nagłaśnia to. Kiedy czytamy dokumenty, są dwa takie dokumenty, nie za długie, oczywiście jest to też swoista nowomowa, ale chodzi tu o agendę UNESCO i OECD. OECD jest to organizacja rozwoju i współpracy ekonomicznej. To dla niepoznaki. Oni się zajmują edukacją. Oni narzucają takie programy edukacji, żeby wpasować całą ludzkość do globalnego rynku. Ich reszta nie interesuje. Ich interesuje, jak wymyśleć program edukacji, żeby wpasować ludzkość w ramy ekonomiczne. I to jest właśnie agenda 2030. A samo OECD, trzeba pamiętać, pojawiło się jako przekształcona organizacja planu jeszcze Marshalla, czyli pomocy po wojnie krajom, które zostały przez wojnę dotknięte. No i największa część tej pomocy poszła do Niemiec. A do Polski nic nie doszło. Bo Stalin się nie zgodził. A Niemcy się zgodzili. I teraz, kiedy czytamy ten dokument, to ja tylko powiem, zasygnalizuję, jakie pojawiają się wątki. Przede wszystkim jest wszechobecny utylitaryzm. Wszystko musi być użyteczne. Nie ma miejsca na kulturę duchową, na dobro samo w sobie. Nie ma czegoś takiego. Wszystko musi być użyteczne. Wraca oświeceniowa idea postępu. Dzisiaj włączymy radio. To trzecie słowo to jest jakie? Zamienili. Sens ten sam jest, który przyświecał w oświeceniu i który pomagał krytykować Kościół. Postęp. Dzisiaj jak się to nazywa? Innowacyjność. Innowacyjność. W kółko o innowacyjności. Jak się nie napisze jakiejś pracy, rozprawy, nie złoży wniosku o grant, że tam nie ma tego słowa innowacyjność, to już przepadł wniosek. Więc ludzie mechanicznie piszą, żeby po prostu było. To jest element tej strategii. Potem futuryzm. W ogóle przeszłość się nie liczy, nawet teraźniejszość. Wszystko będzie kiedyś w przyszłości. Następnie nie ma relacji rodzice, dzieci, uczniowie, profesorowie czy mistrzowie. Wszyscy są partnerami, którzy pracują nad innowacyjnością. Nie ma mistrza, ani autorytetu. Nie ma w związku z tym ani czci, ani szacunku, bo wszyscy jesteśmy kumplami. Powstaje świat, jak oni nazywają VUCA, czyli Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Zmienność, niepewność, złożoność, niejednoznaczność. Czyli mamy tu swoisty antyutopizm, ale i tak jesteśmy weń wpychani. Bo to nie jest raj, który daje nam możliwość osiągnięcia spokoju w świecie tego, co najwartościowsze. Nie ma. Ciągle jest to wkładanie kija, żeby to wszystko było cały czas rozedrgane. A rodzina, a naród, a wiara, nie ma czegoś takiego. To w ogóle nie istnieje. Nie ma. Te wszystkie formy, które stanowiły własność właściwie wszystkich cywilizacji, one są zniszczone na rzecz indywidualizmu, który jest wrzucony w środek jakiegoś piekła. Dlatego, proszę Państwa, jeżeli słyszymy słowo pedagogika i nie sprawdzimy, co to za pedagogika i komu ona służy i kto za nią stoi, to niestety będziemy ofiarą manipulacji najczęściej. Dlatego, że samo słowo wychodzi albo wchodzi w taki kontekst, że jest zaprzeczeniem naszej intuicji, naszego zdrowego rozsądku wynikającego z tradycji polskiej właśnie
gdzie do wychowania człowieka przykładano tak wielką rolę. Rozmawiałem już na zakończenie z naszymi gośćmi wspaniałymi z Ameryki. Wiecie Państwo, ile osób w Ameryce ma problem z czytaniem? Bo nie ma trivium, nie ma trivium, nie uczą czytać. 90 milionów. W 1955 roku pojawiła się książka w Stanach Zjednoczonych Why Johnny Can't Read? Dlaczego Jasiu nie potrafi czytać? I potem, proszę Państwa, minął pewien czas, lata 80., czyli minęło ponad 30 lat, pojawiło się drugie wydanie ze zmienionym tytułem Why Johnny Still Cannot Read? Dlatego Jasiu w dalszym ciągu nie umie czytać. Więc zburzenie tej konstrukcji odziedziczonej po wielkich kulturach, do których my należymy, prowadzi do tego, że ludzie stają się po prostu wtórnymi analfabetami. A więc musimy, widząc właśnie ten globalny jakby spisek właściwie na człowieka, musimy bronić się, wracając do podstaw naszej kultury i tego systemu, który pomaga człowiekowi wyrosnąć na ludzi. Dziękuję bardzo.